Stwierdzam, że na sali obrad jest kworum. Otwieram obrady czwartej sesji Rady Miejskiej w Morągu. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam jego zastępcę, witam pracowników urzędu, witam wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, proponowany porządek dzienny obrad Państwo otrzymaliście. Czy są propozycje do zmian do porządku obrad? Nie widzę. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jedną złożyć propozycję na oddalenie skargi na burmistrza Morąga. Jest projekt uchwały przygotowany i proponuję, żebyśmy go umieścili w punkcie 16 porządku obrad. Czy są może jakieś inne propozycje? Nie widzę, wobec tego poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby w punkcie 16 porządku obrad uchwałę podjąć odnośnie oddalenia skargi na burmistrza Morąga? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosami za, czy prawie sprzeciwu i wstrzymujących się. Porządek obrad został poszerzony o ten punkt. Czy są może jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę, wobec tego zamykam punkt drugi. Punkt czwarty. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Tradycyjnie moja praca skupiła się na przygotowaniu dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, chciałbym taką informację Państwu przekazać. Od tego roku, od 1 stycznia, nowa firma przejęła usługi zamiast pocztowych przekazywania listów poleconych przez urząd, między innymi nas to dotyczy, bo również na komisję przychodzą zaproszenia. I w ostatnim okresie Państwo też wiecie dobrze, że zdarzały się przypadki, że co niektórzy w ogóle nie dostali. Ja już interweniowałem u Pana Sekretarza, złożył wniosek, skargę po prostu na, to jest firma InPost. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy, także że przepraszamy, ale taka moja, żeby na przyszłość, jeżeli, bo dokumenty na sesję Państwo otrzymują poprzez albo straż miejską, albo przez kierowca, zostaje rozłożone. Pamiętajcie, że jeżeli jest już sesja, wiadomo, że za tą idą komisję, jak ktoś nie dostanie, ewentualnie może się taka sytuacja powtórzyć, nie dostanie potwierdzenia na komisję, prosiłbym o telefon do biura rady, żeby panowie ewentualnie potwierdzić, czy jest jakaś komisja, bo no, uczulam na to sprawę, że może taka sytuacja się jeszcze powtórzyć, chociaż mam nadzieję, że po skarce tutaj pana sekretarza więcej to się nie powtórzy. Czy w tym punkcie ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego zamykam punkt czwarty. Punkt piąty. Sprawozdanie z prac w sprawie Rady Miejskiej w Morągu w okresie międzysesyjnym. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Komisja w okresie objętym sprawozdaniem odbyła jedno posiedzenie w dniu 28 stycznia 2015 roku, na którym przyjęła plan pracy Komisji na 2015 rok. Ponadto Komisja wypracowała następujące wnioski do Rady Miejskiej w Morągu, aby burmistrz Moronga zwrócił się do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 528 w następujących sprawach. Usunięcie przedrożnych zakrzaczeń na odcinku drogi nr 528 Morąg-Jurki, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników tej drogi i uszkadzają jazdę poruszającą się tą drogę. Wykonanie oznakowanego przejścia na drodze nr 528 w miejscowości Jurki na wysokości posesji pani Krystyny Kowalczyk, gdzie droga wojewódzka nr 528 dzieli mieście Jurki i przed nią i przecina drogę gminną. Brak prawidłowego oznakowania poziomego w tym miejscu stwarza duże zagrożenie dla pieszych użytkowników tej drogi. Ponadto od strony Mijakowa należało ustawić na tym odcinku znak ograniczający prędkość do 50 km na godzinę, gdyż kierowcy wjeżdżają z bardzo dużą prędkością teren zabudowany, a w odległości 100 metrów od tego miejsca znajduje się przystanek autobusowy. Brak oznakowania tego odcinka drogi stwarza bardzo poważne zagrożenie dla pieszych, szczególnie dzieci oraz samych kierowców. Ja tylko chciałbym dodać, że wczoraj po komisji z panem radnym Ryszardem
Bardzo się czepialiśmy się w celu ograniczeń. Uważam za zasadny ten wniosek, także przewodniczący, który pokierował naszym domu. Dziękuję. Wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie usunięcia przydrożnych zaprzeczeń na odcinku drogi nr 528 Morą-Górki, które stwarzają zagrożenia dla użytkowników tej drogi i uszkadzają pojazdy poruszające się tą drogą. I drugi wniosek, wykonanie oznakowanego przejścia na drogę nr 528 w miejscowości Górki na wysokości posesji pani Krystyny Kowalczyk, gdzie droga wojewódzka nr 528 dzieli Śniurki przecina drogę gminą. Brak prawidłowego oznakowania poziomego w tym miejscu stwarza duże zagrożenie dla pieszych użytkowników tej drogi. Ponadto od strony Nymakowa należałoby ustawić na tym odcinku znak ograniczający prędkość do 50 km na godzinę, gdyż kierowcy wjeżdżają z bardzo dużą prędkością w teren zabudowany, a w odległości 100 metrów od tego miejsca znajduje się przystanek autobusowy. Brak oznakowania tego odcinka drogi stwarza bardzo poważne zagrożenia dla pieszych, szczególnie dzieci oraz samych kierowców. Ja oczywiście te dwa wnioski traktuję jako jeden, tak? I poddaję pod głosowanie jako jeden cały wniosek dotyczący dwóch punktów. Wobec tego poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby ten wniosek skierować do Pana Burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosami za, 3 braku sprzeciwu wstrzymujących się. Wniosek został skierowany do Burmistrza. I zamykam punkt 5. Punkt 6. Sprawozdanie Burmistrza Mroga z pracy w okresie międzysesyjnym. Tradycyjnie Państwo radni otrzymaliście takie sprawozdanie na piśmie. Czy są pytania odnośnie sprawozdania? Wszystko jasne. Panie Burmistrzu, ja może tak suchory maniaka, ale będę chyba co jakąś tam sesję się z takim pytaniem do Pana zwracał, chociaż nie ukrywam, że ja sam jestem tym bardzo zainteresowany, często jeszcze. Na jakim etapie stoi sprawa budowy basenu? I czy mógłby Pan to odpowiedzieć? Czy idzie wszystko zgodnie z planem, czy ten termin jednak zostanie wykonany, który został określony przez wykonawcę? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w mojej ocenie wszystko idzie dobrze, tylko że jeszcze jest sporo do zrobienia i wiele rzeczy może się wydarzyć. Na razie to aura jest sprzyjająca robotom budowlanym wszelkiego rodzaju i zakresu, bo i ziemnym, i procesom wokrym tak zwanym można betonować, można murować, można teren uznajać, to jeszcze takiej zimy nie było. To jest taki szczęśliwy zbieg okoliczności, patrząc na tę inwestycję, a także i na drugą inwestycję, którą spółka gminna, wójta realizują. Rozbudowę, modernizację oczyszczalnych ścieków. To też ta pogoda bardzo, bardzo sprzyja. W dużym okresie ta inwestycja była przez wójta rozpoczęta z różnych powodów proceduralnych przede wszystkim dofinansowanych. A tutaj tak jak na dzień dzisiejszy na obiekcie krytej pływalni, no to jako inwestor jesteśmy na etapie uzgodnień, bo już wchodzimy i w zakres technologii niecki basenowej, generalny wykonawca musi wyłonić podwykonawcę. Tu są różne takie techniczne tarcia, ale jak na dzień dzisiejszy, nie wiem, chyba naczelnik Jankowski inne informacje miał, ale mam te najświeższe i aktualne, bo zawsze to konsultujemy. Wszystko się chyba dobrze, korzystnie i polska firma będzie wykonywała te niecki basenowe ze stanu rdzennej, bo w takiej technologii mamy nie ceramiczną obchodzimy niecek, ale ze stanu nierdzewnej jest jedna firma, która chciała dyktować warunki, zawyżać ceny, ale to już są takie szczegóły, tylko już mówię, na jakim etapie jesteśmy. A ten zakres, ten budowany przebiega, wydaje się, w dobrym tempie, tu się powtarzam, bo też przede wszystkim dzięki takiej sprzyjającej pobędzie, gdzie wykonawca nie ma przystoju, dzień już jest coraz dłuższy,
Prace odbywają się w sobotę i na wydłużonym dniu. Raczej w tym terminie, w jakiej umowie jest na dzień dzisiejszy zawarty do czerwca bieżącego roku, to nie da się zrealizować tego przedsięwzięcia. No ale liczyliśmy się z tym, bo też późno rozpoczynaliśmy. Jako gmina mamy z województwem zarmińsko-mazurskim jako instytucją wdrażającą podpisany aneks przedłużający nam czas realizacji tego przedsięwzięcia o 3 miesiące do końca miesiąca września. Ale nie możemy tego z automatu podarować wykonawcy. Ale pojawiły się już na początku inwestycji takie przeszkody bądź takie zdarzenie, które nie dało się przewidzieć na etapie podpisywania umowy. Tam chodziło o zmianę poziomu posadowienia poziomu 0, trzeba było podnieść cały obiekt o 1 metr. Wyszły z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych, czego projektanci nie potrafili przewidzieć i zaplanować w dokumentacji technicznej, posadowili za nisko. I tutaj mamy takie argumenty, ale i to istotnie zwłoka nastąpiła na początku realizacji, ale z wykonawcy na razie tego aneksu nie podpisujemy. Być może pojawią się jeszcze takie zdarzenia, które trzeba będzie również uwzględnić. Jak podpiszemy od razu o 3 miesiące, to potem już takiej możliwości nie będzie mieli, a wykonawca będzie swoje żądania i pretensje miał, przekładając to na konkretne kwoty. To nie podpisujemy, trzymamy, czekamy, bo może i w technologii jeszcze coś będzie takiego problematycznego, gdzie wykonawca będzie udowadniał, że nie ze swojej winy ma złoty w realizacji. Na dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, wszystko odbywa się w sposób prawidłowy i w obsłudze naszej jako inwestora bezpośredniego, inwestor zastępczy też z dużym zaangażowaniem realizuje to przedsięwzięcie i do wykonawcy też nie można mieć pretensji. Dziękuję bardzo. Wyprzedził Pan moje pytanie, bo rzeczywiście chciałem się też zapytać odnośnie przedsiębiorstwa oczyszczania, jak postępy idą, jest Pan Prezes, ale PWiK, tak. Przepraszam, PWiK. Ale rozumiem, że wszystko też w porządku. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam punkt 6, punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28 łamane przez 368 łamane przez 04 Rady Miejskiej w Morągu dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennych stawek opłaty tarkowej, terminów jej płatności i określenia sposobów poboru. Czy są pytania? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do projektu uchwały. Rada Miejska w roku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 28 łamane przez 368 łamane przez 04 Rady Miejskiej w Morągu dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności określenia sposobu poboru. Paragraf siódmy otrzymuje brzmienie. Za pobór opłaty targowej Tasetowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% zainkasowanej kwoty płatnej z budżetu gminy w terminie do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane było inkasy. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 14 łamane przez 199 łamane przez 2007 Rady Miejskiej po roku dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 łamane przez 368 łamane przez 04 Rady Miejskiej w Morągu dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, określenia sposobu poboru. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Morąga. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Paragraf szósty. Burmistrz Morąga podał uchwałę do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosami za, 3 prawo sprzeciwu, wstrzymujących się, uchwała została podjęta. I zamykam punkt 10. Punkt 11.
Chcę podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości biet przysługujących radnym gminy Morów. Jest tu również propozycja uchwały. Czy są jakieś pytania i wnioski? Proszę bardzo, pan radny Bartoszewicz. Oraz radni, drodzy goście. W związku z tym, że otrzymaliśmy propozycję diet przysługujących radnym na tą kadencję, chciałbym zwrócić się do państwa radnych, bo zapis, jaki jest tutaj w tej propozycji uchwały, to nie jest dieta, a pensja. To, proszę państwa, jeżeli dieta wynosi 1500 zł, to ja się pytam, czym nazwać wynagrodzenie najniższe krajowe 1750 zł brutto, gdzie pracownik otrzymuje 1000 niecałe 300 zł na rękę i ma utrzymać całą rodzinę. Niepodobnie, proszę państwa, zostaliśmy wybrani przez wyborców, przez mieszkańców naszej gminy, żeby sobie robić kolejne pensje. Dieta to jest dieta, sam nazwa w sobie mówi, zwrot kosztów poniesionych na różnego rodzaju działania. Ale nie pensja, proszę państwa. Dzisiaj większość pracodawców zatrudnia w naszej gminie pracowników na najniższej krajowej. A my sobie robimy kolejne prezenty. Czy takżeście państwo obiecywali przed kampanią i po wyborach? Chyba nie. W związku z powyższym, panie przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek formalny i podać swoją propozycję odnośnie zmiany wysokości diety. Dieta dla radnego, do tej propozycja 1150, proponuje 700 zł. Mniej po 450 zł. Dieta przewodniczącego Rady Miejskiej z 1900 zł na 1200, mniej 700 zł. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z 1500 na 800 zł. Pomniejszone 700 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1600 na 900 zł. Pomniejszone 700 zł. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 1500 na 800 zł. Przewodniczący Komisji Stałej lub Doraźnej z 1500 na 800 zł. Członkowie Komisji Rewizyjnej z 1300 zł na 700 zł. Proszę państwa, ta obniżka tych diet pozwoli na zaoszczędzenie w ciągu roku 154 400 zł. W całej kadencji jest to 607 600 zł. To są znaczne środki, bardzo znaczne środki, które pozwolą na to, żeby je zaangażować w inne zadania. A tych zadań mamy bardzo wiele i na wszystkie wystarczy pieniądze. W związku z powyższym apeluję do państwa, ruszcie swoje sumienia i spróbujmy zrobić coś na początku dla naszego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Szanowni państwo, proponuję poddać pod głosowanie wniosek pana radnego Bartoszewicza. Czyli ja rozumiem, panie radny, że projekt uchwały jest taki sam, tylko zmniejsza pan propozycję, tak? Czy jeszcze raz odczytywać propozycję, jakie złożył, czy to jest wszystko jasne? Tak? Wobec tego poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Bartoszewicza? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pięcioma głosami za, 13 przeciw i jednym wstrzymującym wniosek nie uzyskał akceptacji. Skoro nie ma innych propozycji i wniosków, szanowni państwo, proponuję jako wnioskodawca autopoprawkę do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym gminy Morą, żeby wprowadzić w
w tej uchwale punkt 5, który by miał brzmienie: radny nie będący członkiem żadnej komisji stałej otrzymuje dietę w wysokości kwoty określonej w ustępie 2 pomniejszonym o 50%. I taka sugestia wczoraj padała na komisji oświatowej. Czy są może jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do tej uchwały. Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Radnemu gminy Morąg z panem dalej radnym przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana, pana dalej dieta. Od punktu drugi. Radnemu z zastrzeżeniem ustępu od 3 do 8 przysługuje dieta w wysokości 1150 zł. Punkt trzeci. Radnemu sprawującemu funkcję wymienione w niniejszej ustępie z zastrzeżeniem ustępu 4 od 4 do 8 przysługuje dieta w wysokości. Podpunkt pierwszy. Przewodniczącemu Rady Miejskiej 1500 zł. Podpunkt drugi. Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej 1500 zł. Podpunkt trzeci. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 1600 zł. Podpunkt czwarty. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 1500 zł. Podpunkt piąty. Przewodniczącemu Komisji Stałej lub Doraźnej 1500 zł. Podpunkt szósty. Członkowi Komisji Rewizyjnej 1300 zł. Punkt czwarty. Radny będący członkiem jednej komisji stałej otrzymuje dietę w wysokości kwoty określonej w ustępie 2 pomniejszonej o 30%, nie dotyczy to przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Punkt piąty. Radny nie będący członkiem żadnej komisji stałej otrzymuje dietę w wysokości kwoty określonej w ustępie 2 pomniejszonej o 50%. Punkt szósty. Nieobecność na sesji. Posiedzeniu sesji powoduje obniżenie wysokości diety o 200 zł, a nieobecność na posiedzeniu komisji zespołu kontrolnego powoduje obniżenie diety o 100 zł. Punkt 7. W przypadku opuszczenia przez radnego posiedzenia lub komisji lub sesji przed zakończeniem bez zgody przewodniczącego stosuje się ustęp 6. Punkt 8. Przewodniczącemu komisji, który nie zwoła posiedzenia komisji w celu rozpatrzenia sprawy będącym przedmiotem obrad w najbliższej sesji, przysługuje dieta obniżona do 65% kwoty określonej w ustępie 3, punkt 3 i 5. Paragraf 2. Radnemu sprawującemu więcej niż jedną funkcję określoną w paragrafie 1 ustęp 3 przysługuje tylko jedno zaświadczenie określone w punkcie od 1 do 6. O ile radny nie zgłosi innego wniosku, wypłaca się świadczenie wyższe. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 4/19/60 Rady Miejskiej w Morągu dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diety przysługujących radnym Rady Miejskiej w Morągu. Paragraf 4. Uchwała powinna się dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna sama głosami zawsze przeciwu i 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta. I zamykam punkt 11, punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/804/14 Rady Miejskiej w Morągu dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia na terenie gminy Morąg programu dla gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne karta dużej rodziny. Szanowni Państwo, tutaj jest autopoprawka pana burmistrza. W paragrafie 3 zastępuje się uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, zastępuje się uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do projektu uchwały. Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje. Paragraf 1. W paragrafie 3. Załącznika do uchwały nr 50/804/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia na terenie gminy Morąg programu dla gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne, karta dużej rodziny, punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie. Wprowadzenie biletu w cenie 10 zł na seanse filmowe w Morąskim Domu Kultury dla posiadacza karty dużej rodziny. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Morąga. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosami za, 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. I zamykam punkt 12.